Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony kto inny jak tu mistrzu, a my kontynuujemy naszą kurde przygodę w Distance Universe. Dzisiaj tak naprawdę, co będziemy robić, to się dokładnie zobaczymy, z tego względu, że dwa dni tutaj nie siedziałem, więc trochę pozapominałem, skleroza nie boli, ale męczy, ale dobra, zobaczymy jak to po prostu pójdzie. No, mamy dość dobry przychód. I chyba w tym odcinku powinienem nowe statki skonstruować, z tego co pamiętam. Exploration Ship, dobra, damy mu dwa razy tarczę, żeby po prostu nie padł jak mucha, dobra. I teraz tak, co powinienem zrobić? Acceleration na pewno do memu 2. Nie potrzebuję więcej. Dodamy lepsze silniki. Tak ze 10 ze spokojem. A 33, no w sumie może. To jest tak, mamy podstawowe. Zróbmy raz, dwa, trzy. I teraz tak, co my tutaj mieliśmy ci dać? Lepsze jest 6. Więc damy ci raz. Dobra, damy 8. Będzie delikatnie trochę ciężki. Ale to elegancko, delikatnie. Czyli damy. To. Jeden, dobra, zwiadowca. Mamy zwiadowcę i teraz każdemu bym musiał teraz tak wywalić pokuwienko i więcej dać. Dobra, damy 10. Medium też damy ewentualnie 10. Czemu nie daje lepszych komponentów? Z tego względu, że jeszcze nie mamy tyle surowców, ile byśmy po prostu chcieli. Więc na razie to nie ma sensu. Dobra, po jednym. Dobra, construction. I tak samo. O Jezu, czegoś mi brakuje. Nie mam silikonu. Nie mam silikonu, żeby to zrobić. Dobra, nie mam silikonu, więc na razie nie ma sensu. Więc my zrobimy sobie w pierwszej kolejności. Tylko wymienimy sobie ewentualnie te starsze zbiorniki. Bo na to będziemy mieć surowiec, więc nie ma z tym problemu. Mini krzyp tak samo. Żeby to miało ręce i nogi. Dychę na razie damy. Gaz mini station. No w sumie byśmy mogli w końcu wymienić. Raz, dwa, trzy, cztery. Dodamy jeden. Mining tak samo. Chociaż nie mamy za dużo tych miningów na razie, ale lepiej kurde zrobić. Mining, no i spaceport oczywiście, no to już musowo musi być. I tu damy 5. Piątka. I fajnie by było, jakbym miał po prostu. Ale niestety, no nie mam surowca, więc nic z tym nie zrobimy. Laboratorium tak samo. Raz, dwa, trzy. I dodamy sobie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, może być. I teraz tak, retrofity. W pierwszej kolejności potrzebujemy zrobić exploration, statki do eksploracji. W pierwszej kolejności. Dobra, następne mamy construction.
Yard. Dobra. Baza. Ziemi praktycznie nie potrzebujemy. I tak, mining, tylko gaz mamy, nie mamy za dużo. I teraz tak, research, więc też zrobimy ze spokojem. Resupli statek nie mamy i teraz tak. Bym musiał zrobić to po kolei. Mediumy, żeby to miało ręce. Mediumy. Zamienić. Też retrofit. I małe stateczki można tak robić. Dobra. Mi się wydaje, że teraz powinno być ok. Tak mi się wydaje. Aha, already retrofit. A, chyba nie zrobię retrofitu, bo nie mamy surowców. Tak mi się wydaje. Dobra, ale dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. A nie, zrobiło retrofit. Czemu mi pokazywało, że nie zrobi? Mamy jakieś tam surowce, bo nie ma. To nie jest tak, że w ogóle nie mamy, nie? Dobra, no troszeczkę lepiej się to zaczyna tutaj dziać. Dobra, w sumie mógłbym trochę kasy zwiększyć, więc zwiększymy do 40 i to będzie chyba max. Plus 8, są zadowoleni, ale to nie jest jakieś tam mega zadowolenie, ale spoko. Jesteśmy plus 45 na plusie. Mi się wydaje, że jak jeszcze wybudujemy takich 5. No, takich plus minus, takich 5 jeszcze kopalni, takich porządnych, mi się wydaje, że będzie spoko. Teraz tam to mamy tak. High tech. Dobra. Właśnie, high techa trzeba zrobić. High tech. Wysoka technologia. Ja sobie zawsze to robię. Wysoka technologia. I teraz tak. My tu musimy przebudować trochę. 3. Raz, 2, 3, 4. Dodamy trochę tak. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. I chyba starczy na początek. Dobra, zapiszemy. I teraz tak, miałem tu laboratorium energię wybudować. Dobra, tutaj wybudujemy technologię energii, w takim bądź razie. To jest gaz, pobierają. I teraz tak, tutaj. Scrap, bazę. Dobra. Bo będę troszeczkę dziędzi budował, jest większy bonus, nie potrzebuję po prostu tak naprawdę dwóch, trzech tak naprawdę takich, bo mi tak nie dadzą takich bonusów. Dobra. Mini ship.
Dobra, co my potrzebujemy teraz? Nie wiem, trochę tak głupio mi pokazuje, że potrzebuję tych surowców, a tych surowców nie potrzebuję, bo mam ich dość sporo. Retrofit. Dobra, mamy ten stateczek eksploracyjny. A, dobra, zanim sprawdzimy, to tak, tu kradnie, tu coś mu się udało. To my zrobimy tak, research, crew system, przyspieszymy. Dobra, mamy nowego lidera. O! Który jest dobry, bardzo dobry. Zadowolenie bardzo poskoczyło. Nawet na... Dobra, na razie nic nie będę robił. I co my to mamy? Upires had a provision 10 happy. How is the taxes have too high? Aha, dobra. Spokojnie. Dobra, tu kradniemy. Może uda nam się wykraść. Nowy reaktor. Fajnie by było. Dobra, on leci? No, dosyć tak powoli, moim zdaniem. O, on jest czy jest na starych zasadach, więc nic tutaj nie zrobimy. Ten już ma większy zasięg. Tak, delikatnie ma większy, ale nie ma za dużego, z tego względu, żeby musiał więcej rzeczy mu pododawać, a wtedy to będzie drożej kosztować więcej materiału, więc krok po kroku ze spokojem. Okej, okay, tutaj lecimy i coś tutaj będziemy budować. Aha, no w końcu będziemy budować na wulkanicznym... Co my tutaj mamy za 30 tysięcy? Chyba was pojebało. Dobra, to wybudujemy tam następną kopalnię. To już będzie po prostu piesza kopalnia za naszym układem. Spoko. Co my tutaj mamy? To jest... Co to jest tutaj za... Exploration Ship. No dobra, gdzieś tam leci. I mamy nowy inżynier do manewru. Carbon Fire jest potrzebny i ten. A no spoko. Nie ma z tym problemu. To my jedziemy tutaj dalej. Sensory będziemy musieli niedługo zrobić. Nie. No to mnie najbardziej wkurza, że mi pokazują, że mam retrofity robić. Dobra, chyba mam nowy reaktor. Udało mi się ukraść. Od piratów. Jak będziemy tak naprawdę już mieć prawie wszystko, co piraci i delikatnie bardziej będziemy zaawansowani, wtedy ich spróbujemy zniszczyć. Jeśli oczywiście ich znajdziemy. No to nie jest tak, że będzie taka łatwizna. Dobra, standardowo kradniemy i teraz tak, co my tutaj możemy? Transport system, dobra, zrobimy sobie transport system i zaprojektujemy sobie resort base i statki po prostu do transportu dla po prostu pasażerów, więc będziemy dodatkową kasę zarabiać na transporcie ludzi. Oczywiście, jak wiadomo, nie mogę za dużo robić tego wszystkiego na raz, bo nie dam rady obronić się na razie. Ale właśnie... A, nie jestem w stanie zrobić.
Po prostu na tym okręgu spróbujemy. Jezu, paliwo mu się kończy. A, bo musi retrofit zrobić. Nawet paliwa nie ma. No dobra. Dobra, mamy trochę nekrosystemów i oj, mamy następnych piratów. Dobra, później sprawdzimy, kto będzie silniejszy i tak dalej. Na razie nie mam ochoty z piratami tutaj walczyć, czy mieć ewentualnie jakiś spotkań trzeciego stopnia. Jeszcze nie ten poziom, ale ze spokojem wyrobimy się z czasem. Teraz tak, tutaj jest 60. Też będziemy musieli wybudować. Resort, no nie, jeszcze nie mam. Ale dość sporo stateczków już mamy. Dobra. Dobra, smuglerstwo chyba zostało anulowane, ale jeszcze sobie dodamy. I to będzie chyba ostatnie i później już nic nie będziemy brać od piratów. Będziemy samowystarczalni. Tak mi się wydaje. Dobra, czy tutaj już jest wybudowane? Nie, to już się buduje, więc ze spokojem. Za niedługo będziemy mieć po prostu tutaj wybudowane. Dobra, i my mamy nowego szpiega. Dobra, nowego szpiega, który będzie kradł. Tylko tym razem kolonie 62. A dobra, tutaj 62. Zobaczymy, czy tutaj mu pójdzie kolonie 62. Dobra. Tu możemy spróbować. To jest będzie agent 003. Tego nazwiemy 002 i zobaczymy, jak będziemy się rozwijać, jak będziemy po prostu kraść niektóre technologie. Nie wiem po co on tutaj robi, no ale dobra, mniejsza o to. Dobra, all component chyba są zrobione. Mini station jest wybudowany. Nie ma niestety paliwa, więc będziemy musieli poczekać na paliwo. No i teraz zobaczymy, jak poleci. Rozpędza się? Rozpędza się. Speed? Nie jest niestety optymalna. I mamy w końcu nowego
nowego bohatera, na siebie bohatera, pierwszego naukowca w końcu. Ale ja nie mam nic związane z research. Dopiero będę budował. Dobra. Chyba daleko nie poleci. A nie, leci. Coś po prostu się zawinął. Majnik. Co my tutaj mamy? Aha, lec i mamy trochę stali tutaj dodatkowo. No dobra, no. Nie jest to może dość sporo, ale lepsze to. Dobra. Dobra, trochę nam tutaj zejdzie na to. Co my tu mamy? Tylko construction. Maksimum size 400. Resupply ship. Ship byśmy mogli zaopatrzeniowy statek robić. Będę musiał się zastanowić, to jak ten. Ale dobra, no ze spokojem. Tutaj polecimy. Ten jeszcze leci. Dobra, to będzie pierwszy naukowiec. Może z czasem dostaniemy jakiegoś drugiego naukowca, więc posadzę ich w tym. W laboratorium. Teraz problem jest taki, że będziemy musieli szukać polimera i silikonu porządnego, bo nie mamy. Tutaj jest silikon, ale on jest chujowy. Tutaj dałem, żeby wybudować. No niestety bardzo sporo płacę za piratów. Ci są najsilniejsi, ci zaczynają, a ci są dosyć słabi. Ale nie mam się nawet jak bronić, więc nic mi to nie da. Czy ja widzę... Necrostone. 98. Opłaca się. Dobra, to sobie wybudujemy. Mamy tak, paliwo ma, paliwa jeszcze nie ma. Agent 002. A, crew system, dobra. I teraz spróbujmy research. I... A nie, crew... Czyli zwędził im wszystko. Hyperdrive. Dobra, w takim razie po prostu postaramy się lepszy zrobić po prostu napęd nadprzestrzenny, jeszcze lepszy. I teraz tak, technologicznie, bo czekajcie, to było tutaj, nie, to było energy. Teraz tak, a ci mają specjalne fuzjon, hydrogen i to jest Castlon. Dobra, my musimy mieć lepsze reaktory, wydajniejsze i pójdziemy w reaktory w pierwszej kolejności.
przynajmniej tyle paliwa nie będą zżerać i nie będą tak drogie w robieniu, w utrzymaniu. Dobra, to zaznaczyłem, to jest mi najbardziej potrzebne. Tu mamy kaslon, ale nie jest nam potrzebny tutaj. Jak znajdziemy gdzieś tutaj, w okolicy naszej tej gdzieś, to będziemy robić, bo żeby było do zatankowania, bo jeśli mam koło siebie te kaslony, tak naprawdę te paliwa, no to bez sensu robić koło siebie. Jak mam dobry, mam bardzo dobry po prostu przyrost i... Z tego co wiem. Priorytety. A, Akulona właśnie, Akulon. Dobra, Akulona nie mam. Więc będę musiał po prostu znaleźć. I Chromium. I jeśli po prostu znajdę. A, medium, dobra, czyli wozi tak naprawdę paliwo z jednego miejsca do drugiego. To nie jest to takie proste, jak się wydaje. Spaceport, a u nas no zaczynają coraz więcej statków się budować. Powiem wam szczerze, że ten lider, co właśnie mamy, jest ten lider. Jest chujowy. Wypierdalam go. Nie będzie po prostu mi tu marudził. No dobra. Smędził ludzi, czyli po prostu drugi Kaczyński albo Tusk. Bo jedno i drugie to jest do dupy. Dobra, spaceport. Agent 001. Transport system, dobra. Research. Technologia warpowa w pierwszej kolejności. To jest najważniejsze. Jak już będziemy mieć technologię warpowaną i będziemy mieć... gdzie to mamy? Tą technologię. Więc dużo nam da. Broń to sobie może robić. Nie ma z tym problemu. Jak już będziemy mieć poziom trzeci właśnie broni, to sobie z piratami ze spokojem powinniśmy poradzić. Dobra, mamy nowego kolesia. Mam nadzieję, że ten koleś będzie jakiś normalniejszy. Kolonie Happis, dyplomacja, corruption. Jakiś nieuczciwy koleś. Kuźwa, nie mogę. Dobra, niech na razie siedzi. Dobra, 50. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Anulowali. Nie mam jeszcze jak się bronić. To jeszcze nie jest ten poziom, żebym mógł ze spokojem z wami walczyć. Tu jest ten Tyderium, tylko kurwa, mało tego Tyderium. Nie opłaca się budować. Tylko znalazłem jedno Tyderium. Oh fuck.
trochę kiepsko. Dobra, to jest jeden konstrukcjon. On tutaj gdzieś ma coś budować, tylko gdzie? Nic tutaj nie widzę. On powinien tutaj budować. Czemu on? Gdzie on leci w ogóle? On się zatrzymuje? A on tu buduje! LOL. Dziwne w ogóle to. No ale dobra, mniejsza o to. Dobra. Zaczynamy się rozwijać. Tak, tu potrzebuję wybudować to. Tu nie ma sensu. Tu też nie ma sensu. Też nie ma sensu. Będę musiał znaleźć lepsze złoże tederium. Nie mam. Dobra, nieważne. Mining. Dobra, powinno starczyć. Powinno starczyć złota, moim zdaniem. Dobra, co my tu mamy? Ciekawe, co to jest. Uno System Super Nova Star. Wygląda, jakby coś zostało zniszczone. Takie jest moje zdanie. A, jest wysoka technologia. Dobra, to czyli teraz tak. Kolego, idziesz tutaj. Dobra, how detected and colonization, tak? Dobra, research, colonization. Dobra, tu jest 62. No, agent 63, no jest trochę ryzyko, że go złapią, ale dobra, no zobaczymy, jak to po prostu będzie. Może uda się jakoś przezwyciężyć. Dobra, to jest jeden na razie koleś. Dobra. Dobra nasza. Retrofit zrobiony. Czy mają 1600? Mi się wydaje, że ci są chyba najsilniejsi. Dopóki nie odkryję piratów i nie będę mógł ich zniszczyć, to nie ma co. Najpierw trzeba się pozbyć tych piratów, bo będą uciążliwi. Kurde, cały czas buduje coś. W ogóle radarów zbytnio nie mamy, więc będziemy musieli wybudować radar podstawowy.
Jeps, dobra. Do you have cap... O, agent 001 został złapany. Niedobrze. Czyli pozbyłem się jednego z lepszych ziomków. No ale dobra, jak rozwalimy bazę, to będziemy mogli go odzyskać. Albo odkupić, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Odkupienie, dobra. To jest to robienie. Hyperdrone Tracking 1. Dobra, nie ma sensu. Prawie paliwo się kończy. To jest czwarty. To sobie odznaczymy. To będzie drugi. To jest tak, Speed 900, 600, Energius 90, Energy 103, to jest tak, 90, 88, 60. Energius dobra, ten będzie. Później tego nie ma sensu robić. Chociaż można go zoptymalizować w pierwszej kolejności. Dobra, co my tu mamy? Cruise 560, Max Use. Max Energy Use 6, 5. Czyli o 1 więcej. Energy Use 1. Dobra, do manewru zrobimy sobie w takim razie. I druga strona medalu, zróbmy sobie CPR Damage Control. Nie, bez Damage Control na razie i sobie zrobimy w taki sposób. To chyba będzie najistotniejsze chyba tutaj. A tu... Dobra, tak jak jest zaznaczone, na razie robimy. Dobra, Bulik Research Station. I teraz tak. Nie to. Kolega czy już jest przydzielony? Kolega już jest. Dobra, Weapon i High Tech. To jest po prostu high tech, czyli wysoka technologia. Dobra, więc tutaj przy dobrych wiatrach powinien tak naprawdę ze spokojem się tutaj rozwijać, więc szybciej te badania pójdą do przodu. Black Protection and Cancel. Kurde, anulowali, skurczybyki. Nie chcę jeszcze z nikim toczyć wojny. To jeszcze nie jest ten poziom. Niech się między sobą, kurde, tłuką. Dobra, co my tu mamy? To jest nasze, tu jest kurde nasze. Dobra, on coś tutaj będzie budował. Ten następny laboratorium. A ten będzie budował... Właśnie nie wiem, co on tutaj będzie budował. Mining. On to jakiś mining będzie budował? A, Lid też mu dałem zadanie, żeby wybudować.
bo jest dość sporo tego, więc będziemy mieć dość spore nadwyżki. Jak wiadomo, nigdy nie jest za wiele. Co tu mamy? Hyperdrive Technology. Dobra, no to jedziemy po prostu dalej i dalej spróbujemy kraść. Z tego względu, że jak już będę miał tą lepszą technologię poruszania się, no to od razu wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Tą następną, tą ulepszoną nie będziemy używać, tylko tą czwartą technologię. Trzecią sobie nie ominiemy, bo jest bez sensu robić. Za dużo będzie kosztować i za dużo energii będzie zżerać. Dobra, sensory. W sumie sensory byśmy mogli teraz robić. Dobra, zróbmy sobie może sensory. Sensory na razie zrobimy sobie na konstrukcjach. To nam najlepiej robi. Nie, poczekajcie. Gaz Minik Ship. Minik Stay. Poczekajcie, bo mi tu źle kliknąłem. Przepraszam was za to. I to jest Basic. Dobra. Mining tak samo zrobimy. Mi się wydaje, że chyba to będzie najlepsze. Dobra, żeby nie było, to my już sobie po prostu, jak już robimy, no to lepszy reaktor. Dobra, jeden ten lepszy reaktor. Tutaj sobie możemy dołożyć jeszcze 5 tego. I 4. Okej, i mała baza. 3. Tak naprawdę 2. Jeden taki reaktor w sumie już by tutaj wystarczył. Dobra. A, pasażerki statek mogę w końcu robić. Dobra, no to zacznę robić niedługo. Właściwie za chwilę się zajmiemy. Tylko ja muszę zrobić, żeby to miało ręce i nogi, wszystko. Construction yard. Co sobie zrobimy? I teraz tak. Mining ship, mining station. Dobra. Teraz już powinno być ok. On już zrobił? Nie, jeszcze nie, bo nie mam odpowiednich komponentów. Dobra, inne komponenty na razie, innych statków i tak dalej nie robimy, bo i tak nie mamy surowców, ale retrofit. Zrobię, no. To rzeczywiście zrobione. Zrobiło mi. Ciekawe. Dobra, to teraz tak. Trochę zarabiamy. Nie jest to dużo. Ujmując. Muszę uważać, żeby zadowolenie było prawidłowe, bo jak spadnie poniżej zera, to zacznie powoli się być problemy. Mogą się zbuntować ludzie.
teraz pytanie, czy on przywiezie paliwo, czy co? A nie, paliwo jest. Nie wiem jakim cudem. Przed chwilą paliwo nie... Nie, nie ma paliwa. Siada, że dopiero paliwo przywozi. Idealnie, dobra. Dobra, czy on go zatankuje? Nie jestem pewien. Bo kopalnia tak naprawdę no nie działa w 100%. Kurde, cancel. Dobra, docking i zobaczymy jak to będzie działać. No, w końcu. Dobra, w końcu będzie działać i będzie w końcu wydobywać. Bonus Energy Research. A, dobra. Dobra nasza, tu już tradycyjnie już się zaczynają przemieszczać, więc stacja bardzo sporo tutaj właściwie wydobywa i delikatnie też zarabia dla nas i to będziemy mieć majnik. A, to jest ten, dobra, który jest nam potrzebny obecnie. Nikt nie mówił, że od razu to wybudują wszystko, no ale już zaczynamy po prostu logistykę bardzo fajnie robić. Dobra. Construction UR i to mamy 5, czyli będzie następna wybudowana, następne laboratorium. Następna rzecz to będzie tak, kopalnia już jest tutaj wybudowana, pięknie, i teraz będzie budować coś innego. Dobra, przy dobrych wiatrach za chwilę będziemy mogli sobie wybudować, przerobić sobie delikatnie nasze statki. Jeszcze trochę. Od razu, wow. Nie mam tyle kasy, cholera. Steel, dobra. Udało się. Dobra, teraz musimy mieć tą technologię bardziej lepszą, warpową, która nie będzie zżerać za dużo. Colonization, dobra. Research, colonization, no kradniemy tutaj colonization, a tutaj kradniemy hub drive, dobra. O, ale nam kurde teraz ładnie idzie. Gramy powoli, gramy to logicznie, nie gramy na ten. W tą grę na 6 moich gier wygrałem
Dwa razy. Tylko. Raz nie dokończyłem. No i przegrałem parę razy. Raz piratami, a raz po prostu innocha tam je zjadła. Za dużo na raz rzeczy chciałem robić, bo jest tyle tego, tych technologii. Kurde. 160 tysięcy. Niby wydaje się, że to jest dużo, ale błąd. To jest mało. Jakże będzie mieć jeszcze więcej tego wszystkiego, no... To będzie dość sporo. Exploration ship. Dobra. Technologia, kurde, właśnie jest najgorsza. Co my tu mamy? Agent have captured. Został pojmany, został nam jeden. Został nam ostatni geniusz. Kurde, bardzo powoli idzie. Tak. Prawie całą kasę musiałem. I do silent research have been pushing. Wrong path. Aj. No geniuszem. No geniusze popełniają błędy, no to. On się delikatnie rozwinie prędzej czy później, więc ze spokojem. Wszystko jest na ludzi, jak to się mówi. Dobra, co my tutaj kurde mamy? Coraz bardziej tutaj tłoczno się zaczyna robić. Energię chyba bym musiał mu dodać. What? A, bo jest cancel. Przez przypadek, kurde, rozpierniczyliśmy statek piratom. Śmieszne. No dobra, no, wyszło jak wyszło. Oho. Dobra, zmniejszę do 40. Bo nasz drogi tutaj kolega jest kiepski. Dobra. Musimy mieć lepszego lidera. Dobra. Mamy nowego lidera. Mam nadzieję, że ten lider będzie jakoś w miarę normalny. Tym razem. San Yaksun. Dobra. Ten widać, że jest w miarę ogarnięty. Dobra, zobaczymy. Bardzo tutaj tłoczno. O, nie udało mu się.
Dobra, niech próbuję, może 003 da radę coś ukraść. Dobra, co my tutaj kurde mamy? Dobra, co tutaj jest budowane? Muszę wiedzieć, co tutaj jest budowane. I tutaj coś budujemy. A, Necrostone, dobra. To ja wiem. A tutaj będzie budowane... silikon, dobra, no no w końcu kurde będzie ten silikon wydobywany, więc nie będziemy musieli już kupować. Niestety dosyć daleko jest. Nie, no w sumie daleko nie jest aż tak. Exploration ship nie może, no bo kurde, bo są potwory tutaj, no to jak ma eksplorację zrobić? No nie da rady. Exploration to jest tak. Dobra, czyli będzie nam brakować jeszcze polimerów. Niestety polimera w ogóle nie mamy tutaj. W zasięgu, kiepsko trochę będzie. Następny został złapany. Nie mamy w ogóle agentów. No nic, no nic z tym po prostu nie zrobimy. Jeszcze trochę potrzebuję, żeby tą technologię, no ale najważniejsze, że już będę miał kopalnię, którą po prostu jest potrzebna naszego imperium. Przepraszam was. Silicon Electronic Component and Energy Collection is found, no... Jest strategiczny, no to jest bardzo ważny surowiec, żeby energii, czyli po prostu kolektory, czy ewentualnie silniki, do tego jeszcze chyba tam shieldy, które są potrzebne i potrzebują to, te komponenty. No ale nie nic, zaczniemy po prostu produkować i jak nazbieramy trochę, no to będzie ok. Zobaczymy. Jak to po prostu pójdzie. Kurde, coraz drożsi są, ja pierniczę. I są coraz silniejsi. O jest. A u mnie burza. Spoko. Dobra, 33. Dobra, ten już praktycznie wybudował, a ten już dolatuje tutaj. Chociaż w sumie mam Necrostone u siebie na planecie, ale to nie jest tyle jak tutaj będę miał. Będę miał większą produkcję. I w końcu, dobra, my sobie po prostu zrefitujemy. Spokojnie. No i super, dobra. Co my tutaj potrzebujemy teraz, tak? Inditrum chyba nie potrzebujemy zbytnio. A, dobra, świat się zapisuje automatycznie. Spoko. Tego nie potrzebujemy już. Zbytnio z tego co widzę, to... Nie ma tych surowców, co ja potrzebuję.
Dobra, to jest w sumie luksusowe, więc... Przyspieszę rozwój. Okej, dobra. Smuglerstwa tak naprawdę już chyba nie... Nie, wiecie co? Wszystkie surowce, bo i tak, kurde, nie mam wszystkich surowców. Więc... Nic mi to nie da. To jeszcze nie zbadane, to zbadane. To zbadane zbytnio, tutaj nic nie ma ciekawego. Kolonie Happy Sir. O kurde, dobra, sobie Koleś się dopiero rozwija, tak naprawdę. Uuu, ale burza. U mnie. Kurde. Potrzebowałbym tego surowca. Strategiczny. No właśnie. Gdzie on w ogóle jest? W jakim układzie? Pytanie, czy ile go my mamy? To nie jest tak, że w ogóle go nie mamy. Mamy go, ale... Nie jest na takich po prostu obrotach, jak powinienem, jakbym chciał. Dobra, zrobimy sobie batalion ludzi. Dobra. Teraz tak. Research, resort. Resort nie mogę budować jeszcze. Construction shift have completed the mission. Czyli nie ma w ogóle misji, tak? Resort nie mogę budować. Dobra, zbuduj tutaj jeszcze. Ewentualnie będzie można ze spokojem tutaj dolecieć i polecieć troszeczkę dalej. Zatankować się. No trudno. Dobra, czy w ogóle tutaj jest paliwo? Nie, jeszcze nie ma. Oni dopiero zaczynają się ogarniać. No, jeszcze trochę nam brakuje i zaczniemy update'ować statki na troszeczkę lepszy poziom. Dziewięćdziesiąt. Jeszcze chwila. Cancel, tak?
Dobra. Tak naprawdę niedawno nasze imperium było bardzo malutkie, a tu zaczynamy po prostu w planktona rosnąć po prostu już do rozmiarów rybki. Zaczynamy być małą rybką. I nie jest po prostu źle. W miarę nam, w miarę dobrze idzie. Piątka. To trochę chyba sobie utnę i bardziej to bym lock scanners. Kontynentalne planety, transport nie potrzebujemy i lepszy storage. A później się zastanowimy, co dalej. Dobra, za chwilę technologia będzie. Dobrze by było, a my musimy tu kontrolować poziom zadowolenia. Poziom zadowolenia razy 1 już jest, praktycznie jest limit. 21. Trochę lipnie. Trochę ma mało kasy. Więc patrząc z perspektywy, to będę musiał się wybudować maksymalnie 3 kopalnie. I to są kopalnie, które będę potrzebował z tych surowców, które nie mam. Dobra. I mamy w końcu. Mamy to. Dobra. W pierwszej kolejności Exploration Ship i teraz tak. Wywalamy raz, dwa. Raz, dwa. Trzy. Trzy generatory. Jeszcze szybciej będzie latać niż latało. Dobra. My sobie dodamy raz, trzy, cztery. Dobra, 27 speedo. Nie ma takiej tragedii. 2000 się będzie poruszać. I ja bym chyba, żeby nie był jeszcze za ciężki, to dodamy mu jeszcze, tak żeby te 25 nie schodzić. Dobra. Smart Fighters. Dobra. My tu 4. Raz, dwa, trzy. Proton. Dobra. Smart, medium. Raz, dwa, trzy. Dobra, żeby między jednym a drugim Greg i sobie dodamy jedną tarczę na razie. Na razie po jednej tarczy. Zobaczymy. Large, dobla. Large to są...
Dobra, może być. To już jest dosyć wielki, więc nie ma z tym problemu. I dodajmy tak, 5. 24. Energy, niech będzie 5. A, standard cargo. Dobra, będzie miał 15. Doki Bay to nie. Dobra, i chyba. A nie, jeszcze. Tarczę dodamy. Jedna tarcza. Dobra, to będzie duży transportowiec. Construction ship. Dobra, small to jest 10. Zróbmy to, było 10. Dobra, też ustawmy. Zrób, ustawmy 9. Powinno starczyć. To wywalamy. Będzie ten ulepszony i 3, tak? Raz, dwa, 3. Raz, dwa, trzy i tak zrobimy raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, za powoli się porusza. Dobra, 21 powinno być ok. Dobra, 20. Construction, czyli budowniczy go nazwiemy. Budowniczy, dobra, 20. Gas mining. Dobra. Co my tu mamy? Raz, dwa, cztery. Trzy, cztery. I teraz, żeby szybko latał. Trzydzieści jeden, dobra. Powinien być spoko, moim zdaniem. Gaz ekstraktor. Command Center to na razie nie robimy. Save. Mining Ship. Dobra. Czyli podobna zasada. To wywalamy, to wywalamy, to władujemy. Czyli tak. 3. Dobra, tak trochę przesadziłem, z 15 mi się wydaje, że powinno być. A to wywalamy, 3, zrobimy 4, shield i 5. Dobra, mamy jeszcze size, byśmy mogli dodać. Co my tutaj jeszcze możemy dodać? 4. Tak, raz, dwa, trzy. I chyba to starczy na razie. A, pasażer. Dobra, przepraszam. Jeszcze powinienem dodać nowy. To będzie pasażer ship. I teraz tak, damy mu to samo, fuzję dwa razy, raz reaktor, energy dwa razy, cztery, cztery,
On nie musi być za szybki akurat, ten. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, damy 5. Pasażer komponent. Dobra, 50 spróbujmy dodać. Nie wiem, czy to coś w ogóle da. Comma center. I to jest tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Statek pasażerski. Dobra. Bardzo powoli się porusza. O Jezu, jak on będzie wolny. Dobra, damy 9. I powiedzmy, że będzie ok. Dobra, czy ja mogę teraz wybudować... Nie wiem, czemu mi nie pokazuje. Dobra, mieszę o to. Teraz będzie długa kolejka. Mining ship. Teraz tak. Gaz. Retrofit. Yes. Dobra. Military ship nie mamy. Exploration od razu robimy. Colony Construction Yard. Mamy dwa na razie statki, więc aż takiego problemu nie będzie. I teraz potrzebujemy te statki. Te duże. Mediumy. A, jeszcze wszystkich nie zaznaczyłem. I sam tu. Retrofit. No, to teraz Maysport, kurde, tak naprawdę będzie miał co robić. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle... coś to da. Technologicznie poszliśmy do przodu, ale zobaczymy, czy w ogóle to będzie miało ręce i nogi. Military baza na razie nie jest mi potrzebna. To jeszcze nie jest ten etap, ale jeszcze trochę. Dobra, coś buduję, zobaczymy. Zobaczymy, czy... retrofit w końcu będzie, czy w ogóle będę miał te narzędzia, żeby to zretrofitować. Smart Private. No, w sumie niby robi. Niby. Ale nie mam wszystkich surowców, więc mogą jeszcze nie zrobić. No właśnie, jest. Za dużo. Dobra, no to... jak wiadomo, jak się nic nie stanie, nie muszą te retrofitować. Jak nie ma surowców. Brakuje nam parę. No dobra. Co nam tak naprawdę brakuje? Brakuje nam... helium. Czyli potrzebuję teraz helium. Czy w ogóle mamy helium?
Helium i Akulon chyba. Jak wygląda Helium? Bo teraz nie jest Helium. A to! A to gdzieś widziałem. Tutaj mamy gdzieś sporo. 32. 94. Dobra, spróbujemy wydobyć ten helium w takim razie. To pytanie, czy to jest strategiczne? Też. Dobra, też wybudujemy na razie, bo innej opcji nie ma. Teraz tak, czy oni w ogóle retrofit? Ciekawe, czy... O! Jeden statek zrobił retrofit. Ciekawe. Dobra. Jeden na razie statek zrobił. Spoko. Czy on będzie mógł dalej badać? No, spoko. Lepsze to niż nic. Następne zrobił retrofit. Super. Dobra, tutaj lepsze te reaktory. Energy Outpost Castlon. Ja będę musiał ten Fusion Mastery zrobić. To już będzie dobrze. Już wiem, na co założę. Na Exploration Shipy i założę na Construction. To będzie bardzo dobra opcja. Mining ship, dobra. Constructor ship. O! Udało się. 400. Mamy 200. No, nie ma tragedii nawet ze shieldami. Dobra, czyli teraz będzie coś nam budował tutaj. Nasz kolega. I nasz kolega będzie budował... A, helium. Dobra. Dobra, zobaczymy, jak teraz będzie latał i się poruszał. Nie powiem, że nie, ale leci bardzo szybciutko. Ja już jest na miejscu. No to tak 15 sekund leci już teraz. O, już jest okej. Okay. Ten też będzie coś budował. Musi pobrać ten. On chyba będzie budował... Kurde, nie wiem właśnie, co ten będzie budował dokładnie. Dobra.
Dobra, nieważne. Helium będziemy mieć wybudowane tutaj. Helium. Super. Dobra, czyli na naszej planecie macierzystej. Dobra, będzie można wybudować laboratorium. Akademię, więc dostaniemy lepszych naukowców. Będziemy mieć lepszych naukowców. Będzie można w końcu ruszyć bardziej z technologią, bardziej do przodu. I super. A, dobra, bo z tego co pamiętam, to jest luksusowy surowiec. No właśnie. Ten sweet typ alkohol. Dobra. Jezu, dobrze będzie, jak będziemy już mieć bardzo dobry ten generator. Nie będziemy musieli mieć od razu 5-6, tylko wystarczy jeden porządny. Dobra, tu już budują. Ci anulowali. Panie. My jeszcze chcemy wam płacić, spokojnie. Bardzo tłoczno się robi. Nie pamiętam, do czego był Docking Bay. Nie pamiętam. O, już skończyliśmy. Super. Ten ma, oni ciągle mają te warpy. Kurde, trochę kiepsko. Technologicznie nie jestem za bardzo rozwinięty. Dobra, tutaj bym musiał mieć. Dobra, co wy tutaj macie? Kiepsko. Kiepskie surowce, nie są nam potrzebne te gówna. Są takie podstawowe. Podstawowe mam u siebie. Krypton. Nie. Ohoho, czyli mamy tu jakąś nową frakcję. W sumie mamy tutaj. Wszystko należy do nich. Trochę nie za bardzo mi się to podoba. Więc będziemy w następnym odcinku chyba mieć styczność z pierwszą. Pierwszą właśnie z pierwszą frakcją. Tylko teraz pytanie, czy ona będzie agresywna, czy nie.
To właśnie będzie mnie zastanawiać. Lidstal. Dobra. Więc uspokoję, mam te surowce tutaj. Więc nie ma z tym problemu. Chyba ten energy collection by musiał, kurde, chyba mieć więcej. On, kurde, tutaj nie wróci. Dobra. Teraz tak. To jest na takiej zasadzie. Niech oni sobie tam sprzątają, a ja bym musiał, kurde, chyba jeszcze coś. O, jakaś larwa się tutaj dokoptowała. Czyli nic z tym nie zrobię. Nie ma na razie sensu, to tego też nie ma na razie sensu. 71. Kurde. I tritium. Dobra, też wybudujemy. O Jezu, jestem na minusie. No tak się zastanawiam, dlaczego jestem na minusie. Nie mam żadnego pojęcia. Ale dobra, to teraz zaczynamy robić tak. Średnia stocznia. Średnia stocznia, dobra. I teraz musimy poupdate'ować parę rzeczy. 18 Docking Bay, Energy Plant, 13. Dobra, 10. Dobra, dajmy 11, do tego Energy 15. Life to możemy wyrzucić, to nie jest potrzebne nam tu. 15, czyli powinniśmy się ze spokojem obronić. Teraz tak, fusion, teraz tak, zróbmy 10, zróbmy 20, tarcz i zróbmy 23, plus do tego skaner i chyba wszystko. Safe.
bullet retrofit do średnia. Dobra, zrobimy średnią stocznię, bo widzę, że za dużo tutaj nam. Kurde, jestem na minusie, nie wiem dlaczego. Military nie mam nic. Another Exploration Ship 4, total 10 tysięcy. Ekonomii 44, prywatne 179. Mining. Może przez mining, kurde, nie wiem. Chyba za dużo znów kopalni zrobiłem, nie jestem pewien teraz. Chyba to jest wina piratów, za dużo też im płacę. Dobra, żeby nie było, zrobimy w końcu pierwszy statek. Gas Mining Station jest bardzo też drogi. Dobra. Teraz tak, muszę mieć scanning, z tego nic nie zrobię. Cześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Możemy wywalić, nie jest nam potrzebne. 33. Dobra, on będzie szybki. I dobra, 39. Osa, nazwiemy go Osa, dobra. Save, dobra. I teraz zrobimy tak. I pierwsze militarne statki i musimy przestać już płacić naszym konowałom. Kurde, następni. No i będziemy musieli tym też zapłacić. Bo innej opcji nie ma. Dobra. I teraz tak, Osa. Construction ship nie jest nam potrzebny. I Osa weźmy 2, 3. Trzy takie statki.
i będziemy mieć pierwsze statki militarne. Musimy zacząć się powoli bronić przed... przed właśnie piratami. Za bardzo kosztują. No i mamy nową frakcję. I ta frakcja jest... O kurwa. Delikatnie jesteśmy silniejsi od niej. Bardzo agresywna. Dobra, czy możemy poprawić stosunki z nimi? Z tym kolesiem. Kurde, no nie, bo nie wiem, gdzie jest ich baza tak naprawdę. No nic, no zobaczymy. Jak to powiedziałem, czas pokaże, czy przetrwamy burzę czasu. No i to dobra, ale to chyba było na tyle. Trochę się zasiedziałem tym razem. Dobra, no i widzimy się za 2-3 dni. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że było, że wam się podobało. Łapka w górę mniej widziana. No i widzimy się po prostu niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć.